Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Godzina 10, poniedziałek, co oznacza, że kawę ze zwróżką, czyli ze mną, czas zacząć. Będziemy sobie sprawdzać energetykę i teraz... Nie, dobra, karty uwolnione. No to stoicie na dziwnych rzeczach, jesteście w Narni. Tak to jest. Witam bardzo, bardzo. Ja tu sobie przetasuję karty, poczekam na Was. Popatrzymy sobie na energetykę tygodnia. Zobaczymy, jak ta energetyka będzie wyglądała. Widzów YouTube'a też witam. Film jest nagrywany i będzie na YouTube'kach. Czekajcie sobie. Pod nogi stołek, co by wygodniej było. Dzisiaj taki poniedziałek po tych wiatrach, nie? Zobaczymy, jak to będzie w energiach. Co nam wiatry przywiały, a co przywiały? Petersunia, Lucyna, Maria, Poszeptane, Czarownica na Insta, Małgorzata, Irka, witajcie. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj było ciężko wstać. Chciałam do późna w nocy, projektując projekty. Nie pytajcie. Było zabawnie, ale ten. I tak 8 rano. Oj, trzeba wstać. Oj, trzeba by się było ubrać. Oj, trzeba było coś ze sobą zrobić. Oczywiście trzeba było dresa założyć, bo to jak to praca online. No, a z dzieciakami mamy taki ten. Piosenkę. Nie wiem, czy to tak fajnie. Cały dzień na online. Dobra. Karty przetasowane i patrzymy. Asmonet. Rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, tak naprawdę. Tutaj, o, widzą, YouTube'a również pokażę. Rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, czyli mamy ewidentnie możliwości do działań, do kreowania rzeczywistości. Poniedziałek generalnie wiąże się z takim egregorem zaczynamy kolejny tydzień, od nowa, od początku. I dokładnie ten as monet o tym mówi, tylko że w ramach konstrukcji. Dobrze by było nie przegapić pewnych rzeczy, pewnych możliwości, które mogą nam się przytrafić, przydać i potem nas dosyć dobrze i pozytywnie urządzić. Jest to potencjał do realizacji w przestrzeni i w takiej realności. Więc ten potencjał do wykorzystania w dzień poniedziałkowy zgodny z egregorem stanowczo jest, istnieje. W bardzo fajny sposób możemy szukać nowej pracy, możemy szukać nowych aktywności, dlatego że dzisiejsze pomysły na organizację mogą przynieść rewelacyjne efekty. Takiż mamy poniedziałek. We wtorek, jak już się naanalizujemy w dniu dzisiejszym, praca. Praca, nawet jeżeli nie mamy w planach, nie mamy w chęciach wykorzystać wtorku jako coś bardzo aktywnego, to jednak energie będą temu sprzyjały, żeby zwalić, zrzucić nam na plery więcej obowiązków. Natomiast dobra strona dziesiątki buław jest taka, że jeżeli pewnego rodzaju wykonawstwo i jeżeli działamy, to potem są tego wyraźne efekty, więc nie bójmy się zakasać rękawów i w materii, którą dzisiaj sobie wyznaczymy, po prostu łopatą pogrzebać. Także wtorek dosyć pracowity. Poszeptane mówi, że jest dzisiaj dzień przytulania. Będziemy się przytulać. Ja to wiedziała. Będziemy się przytulać. Słuchajcie, mamy środę. W karcie gwiazdy, no to już lepszej energii na i romantyzm, i konkretność, i fuksa, i szczęście nie potrzeba. Jeżeli macie jakieś trudne sprawy do załatwienia, to złóżcie je, skonsolidujcie je na środowy dzień, bo i Merkury sprzyja załatwianiu pewnych rzeczy w taki szybki, intensywny sposób, a i karta gwiazdy, czyli ta nasza środowa energetyka tutaj pokazuje, że faktycznie można idealnie wyjść z trudnych sytuacji. To jest dobre prowadzenie, to jest fuks. Z jednej strony oczywiście to nie jest tak, że wszystko się samo zrobi, ale jeżeli my nadamy czemuś napęd, to w środę ten rozpęd po prostu będzie super wykorzystany. Bardzo ładna energia środowa. Czwartek. Walczmy o swoje zdanie, swoją pozycję, swoją godność. Jesteśmy w różnych sytuacjach. Dla jednych walka o swoje to jest powiedzenie nie.
nie zawiozę ci dzisiaj gdzieś tam, bo zawsze to robię, jakiejś wdzięczności nie widać, nie ma w tym wymiany. Dla drugiego będzie to trudna rozmowa z szefem, w której trzeba będzie wymagać docenienia swojej osoby. Właściwie to już jest ten, w czwartek to jest ten stan, kiedy wiemy i mamy pewność swojego zdania, swoich możliwości, swojego działania. Trzeba to tylko przełożyć na materię, żeby nam się lepiej działo. Sprawa jest o tyle trudna, o ile wymaga od nas wysiłku, o ile, jak to przy każdej walce, można ponieść jakieś drobne straty, na przykład ktoś nas może nie lubić, jeżeli wykażemy się asertywnością, bo nagle po miesiącach wszystkiego na tak padnie jedno nie, ale to tylko świadczy o takich osobach, więc warto w czwartek podejmować takie wyzwanka. Jeżeli chodzi o piątek, cesarz, więc tak naprawdę mocna, silna, pozytywna karta i wsparcia, i własnej pozycji, czyli to, co sobie w czwartek wywalczymy, to tak naprawdę w piątek rozkwitnie w takim świętym spokoju, trochę w możliwościach, trochę w działaniu na własną rzecz, na własną korzyść, trochę w takim ogarnięciu przestrzeni bytowej, ale i w gotowości do dalszej walki. Nie do przekraczania cudzych granic, ale do tworzenia własnych i pilnowania tychże własnych granic właśnie. No, powiem szczerze, fajne energie tygodnia pracującego. Zobaczymy, jak sobota. Sobota, dziesiątka pucharów, czyli mamy spotkania towarzyskie, mamy spotkania rodzinne, mamy ciepło wylewające się z każdego kąta. Na czwartek jest dziewiątka buław, Agata. Ciepło wylewające się z każdego kąta. Dziesiątka pucharów, która tutaj wychodzi, w bardzo piękny sposób pokazuje możliwości tworzenia przestrzeni emocjonalnej, kontaktów towarzyskich, miłych, przyjemnych, spontanicznych. To dobry dzień na zakupy do domu, to dobry dzień na odwiedzenie kogoś, z kim się dawno nie widzieliśmy, albo chociaż porozmawianie, i w fajny sposób to się pokazuje. Sobota, tak jak cesarz w czwartek jest taki z przytupem, w czwartek, w piątek jest taki z przytupem materii, tak tutaj odlatujemy emocjonalnie. A niedziela w trójce buław. Jeżeli mamy gdzieś pojechać, to w niedzielę. Jeżeli mamy zrobić coś dalej, osiągnąć jakieś większe możliwości, ja nie mówię tutaj konkretnie zawodowe, bo to mogą być nasze wewnętrzne, to w niedzielę karta bramy, karta przejścia, karta wytworzenia swoich możliwości, rozejrzenia się za horyzontami, bardzo energiczna. Trójki są piekielnie energiczne, buławy to ogień, więc tak naprawdę ta niedziela, nawet jeżeli będziemy odpoczywać to energicznie, w kontaktach międzyludzkich, w działaniach, a nawet jeżeli zrobimy sobie spa, to też to wszystko lepiej zadziała. To jest pewnego rodzaju celność naszych działań, szybkość, intensywność. Tylko że trójki buław bardziej są w gronie niż w samodzielności, więc myślę, że nie zapowiada się nuda. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Żadna karta nam w tygodniu nie dopiekła. Więc super, możemy ten tydzień wykorzystać. No pamiętajcie, że mamy w tym tygodniu sporo działań magicznych do wykorzystania i nie wzięłam tej lalki. Nie wzięłam tej lalki, zaraz jaki? Będę musiała. Łóżeczka mojego całego, wiesz? Na moich papierach tam, na wierzchu, na pufie. Tak, także zasłonię. Powiem tak. No naprawdę podoba mi się energia tego tygodnia, a że dzieje się dużo na niebie i na ziemi, to fajnie, że mamy takie mocne energie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do dalszych działań, zapalmy sobie nasze świece. Zapalmy sobie nasze świece. O, chcę Wam pokazać różności. Zapalmy nasze świece w intencji dobrego tygodnia, tak po prostu, żeby cztery żywioły nam towarzyszyły na każdym kroku, żeby nas pilnowały. Bo my jako ludzie, jak to Boże, poprowadź mnie dobrymi ścieżkami, bo tam, gdzie nie potrzeba, sama trafię, żeby te nasze ścieżki były prostowane, żeby ten tydzień był radosny, spokojny, bezpieczny dla nas tutaj oglądających i dla naszego grona.
Także napędźmy dobrą energię tą świecą intencyjną. Jeżeli ktoś ma świecę, to fajnie by było, żebyście się podłączyli. Jeżeli nie, podłączcie się mentalnie, potem w domu świecę zapalcie właśnie w intencji dobrego, cudownego, super tygodnia, bo taką pracę energetyczną warto w poniedziałek wykonać. Robimy to sobie wspólnie, tak to bym robiła sobie sama, a to sobie robimy wspólnie. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś ma urodziny w tym tygodniu, to ja cały czas czekam na zgłoszenia i będzie przesłanie, jak to na kawkach przesłanie bywa, do następnej niedzieli. Od dzisiaj do następnej niedzieli, jak ktoś ma urodziny, jest osobą pełnoletnią, a jeżeli dla kogoś, to jedynie za pozwoleniem. Tutaj karty leżą obok, więc będziemy działać. Natomiast ja Wam poopowiadam, co się będzie działo w tym tygodniu, a dziać się będzie sporo, bo i mamy sporo działań. Przede wszystkim chciałabym, żebyście pamiętali, że zbliża nam się luty, więc tak naprawdę zaczynamy pewne działania od początku. I przede wszystkim w pierwszej części miesiąca, w pierwszym tygodniu miesiąca, w pierwsze czwartki miesiąca mamy rytuał zdrowotny. Każdy może w tym rytuale wziąć udział i nie ma tutaj jak gdyby ograniczeń, wpłat, zapisywania się, cokolwiek. Jest to wyjątkowo luźne, z tym, że jest jedno obostrzenie, bo tak się umówiłam z energiami. Link do tego rytuału jest na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny na Facebooku. Zazwyczaj staram się go podać tak z 10 minut wcześniej. To jest czwartek, pierwszy czwartek miesiąca, przed godziną 21. Działamy sobie i czynimy. Kolejny rytuał zdrowotny. Niedługo pyknie rok, jak te rytuały robimy, słuchajcie, bo zapowiadałam, że zacznę od stycznia, chyba zaczęłam od marca, więc tak naprawdę prawie rok, prawie 12 tych, tak od marca? Chyba od marca. No ale no naprawdę, no w tamtym roku w każdym razie już czynimy tego sporo. Fajnie by było, żeby uczestniczyło jak najwięcej osób, dlatego że wtedy uzdrawiamy jedną konkretną rzecz albo jedną konkretną rzecz u kogoś z taką intencją. Robimy skalpel magiczny, czyli tak naprawdę fokusujemy energię na swoim życzeniu, nie na zasadzie, o, żeby było wszystko dobrze, nie, konkretnie na zdrowie. Konkretnie są dziewczyny, które mają intencje na przykład nie zdrowo schudnąć, zdrowo przytyć, żeby nóżka była zdrowa, żeby rączka była zdrowa, żeby oczko nie skakało temu misiu. Także tutaj konkretnie i sobie przez kolejne miesiące, kolejne lata i zamówisz od lipca, czyli już pół roku. I kolejne miesiące, kolejne lata będziemy sobie uzdrawiać wszystko. No i generalnie uzdrawiająca energia tego rytuału ma wpływać na nasze dobre samopoczucie. Ja się zastanawiam, czy to nie działa, bo jakoś tak w tym roku wyjątkowo, nawet bez jakiegoś kataru się obyło wyjątkowego, to chyba działa. Możliwe, że działa, no co, no coś się robi, to coś działa, nie? Bierzesz te łopatę, kopiesz rowa, to normalnie tam przekopiesz kiedyś. Także zapraszam serdecznie i tak jak mówię, jedyne obostrzenie to jest w takim momencie, że trzeba wejść z linku ze szkoły, żeby nie był ten rytuał widoczny i ogólnodostępny tylko dla naszych jednorożców. Więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Zapiszcie sobie w kajetach za 10.21, czwartek, link na szkole, rytuał i wchodzimy. Jeżeli nie możecie komentować, nie przejmujcie się tym mocno. Z linku wchodzi się na taki, nie wiem, takie coś, gdzie są trzy kropki i tam jedne i drugie. I w tych trzech kropkach trzeba pogrzebać, tam jest oglądaj w YouTubie. Wtedy pod spodem jest czat na żywo. W czacie na żywo można już uczestniczyć. Nawet jak ktoś nie wypisze, bo mamy tą skrzynkę życzeń. Czyli nawet jeżeli ktoś nie wypisze sobie tej swojej intencji, a mają głęboko w sercu, no to też damy radę. Liczy się intencja, tak? To jest fajne. Także to jest takie jedno z ważniejszych działań, bo jest raz na miesiąc. Oczywiście zapraszam co tydzień na błogosławieństwo tygodnia. Wczoraj udało się fuksem, bo cały dzień miałam internet taki, że mi nie chciały wiadomości na Messengerze przechodzić, Spotify się odpalić albo różne inne ważne rzeczy. Już nie mówiąc o jakiś tam filmik, żeby obejrzeć czy cokolwiek, ale na błogosławieństwo zadziałało. Czyli co miało być, to było. To tak. Bo teraz się odskupiłam, bo Małgorzata mówi, że moim zdaniem od maja, tylko pierwszy raz był u mnie problem. Ja wiecie co? Nie pamiętam od kiedy, ale w tamtym roku. Wiem, że obiecywałam od stycznia, ale coś mi się nie składało. I jak ruszyliśmy, to już się wygospodarowało te pierwsze czwartki miesiąca, więc tak naprawdę. A zobaczcie, a błogosławieństwo tygodnia robimy od czerwca 2017 roku.
18, 19, 20, 21 i zaraz będzie piąta rocznica. 4,5 roku robimy. No, prawie w tydzień, bo ja nie mówię, że tam czasem nie byłam na urlopie, czasem nie zadziałał net, czasem ja nie zadziałałam, ale to naprawdę czasem. I tak zobaczcie, ile to jest tygodni, ile to jest nawarstwiania dobrej energii. Także Iza mówi od 13 maja na 100% i ma to sens, bo wiem, że ja pierwsze przesunęłam jakoś na 13, bo coś tam. Bo coś tam było. No, że tam był chyba drugi czwartek. Możliw był, że pierwszy czwartek był jakoś na dłuższą majówkę, czy jakieś takie, wiecie, takie tam wolnościowe sprawy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, którą chciałabym, żebyście sobie zanotowali w swoich kajetach tygodniowych, co będzie się działo na kanale, to jest w piątek pogadanka odnośnie miłości. Ja dzisiaj poproszę Dorotę, żeby zrobiła kafelek. Umieścimy na szkole ten kafelek i pod tym kafelkiem proezoteryczno-miłosne pytania, tak żeby jakby ezoterykę i miłość w pytaniu zawrzeć, tak? Nie na zasadzie, dlaczego on mnie nie kocha, bo to nie będzie nikogo na tej pogadance obchodziło, dlaczego nas kocha, czy nas nie kocha, ale na przykład, jak się manifestuje coś tam, jak można zrobić coś tam, jak wygląda energetycznie coś tam odnośnie miłości, tak? Czyli chciałabym, żeby były też pytania od Was, bo ja mam przygotowane coś tam, i to coś tam wam opowiem, same coś tam będą na pogadance. Mam przygotowane swoje tam wizje i klepki. Parę rzeczy mam również w głowie, ale fajnie by było, żeby pod waszym kątem na tę sprawę spojrzeć i zobaczymy, jakie będą pytania, na które uda mi się odpowiedzieć, na które nie. Na wszystkie pytania nikt nie zna odpowiedzi, bo już by był omnibusem, kogoś takiego na świecie nie ma, ale będziemy się starać ezoterycznie wyjaśnić ten proces, czego nie zdołamy zrobić, ale dobrze się przy tym pobawimy. Miłość nikt nie wyjaśnił, duszy nikt nie wyjaśnił, zaświatów nikt nie wyjaśnił, ale filozoficznie próbować trzeba, więc będziemy działać. I będzie ta pogadanka miała miejsce w piątek o 21:00, czyli zamiast zwyczajowego wieczoru z wróżką, ten piątek na to jest przeznaczony. To sobie wpiszcie w kajet. Na kolejny piątek będę Wam przypominała również o pogadance, a przygotowałam coś fajnego. Połączenie sztuki i magii. Teraz na naszym tarotowym kursie dałam za zadanie, by wszyscy namalowali, ja miałam tylko sprawdzać, kartę, która nie istnieje w tarocie, ale symbolicznie, że omawialiśmy symbolikę, żeby symbolicznie zawrzeć w tym wszystkim kartę tarota, o tytule władza. O tytule władza. No prace są przecudne. Ja będę sobie, spróbuję je nawet szybko przeanalizować na kolejnych zajęciach. Mamy ostatecznie 2 godziny, więc symbolikę sobie zdążymy skończyć, a tutaj właśnie te karty są bardzo ciekawe. Ale idąc tym tropem, wpadłam na to, że jeszcze na kanale nie robiliśmy takiej metody magicznej, a poniekąd psychologicznej, a poniekąd artystycznej, więc to będzie cudne za tydzień, jaką jest neurografika. Słuchajcie, dlatego, że ja namalowałam tą kartę w nurcie neurografiki. To jest moja władza. Chciałam powiedzieć. To jest moja władza. I słuchajcie, coś takiego będziemy, nie wiem, czy widzowie z YouTube'a widzieli, bo mam inaczej ustawione kamery i nie patrzę im w ogóle w oczy, ale chociaż posłuchają, nie? My tu jesteśmy na żywo. Słuchajcie, neurografika to jest taka metoda, która, znaczy to jest psychologiczne, ale bardzo magiczne, ponieważ na początek, ja Wam to wszystko wyjaśnię na pogadance, rysujemy coś, co chcemy zmienić w mózgu, nasze matryce dotyczące jakiegoś problemu, czyli działamy z intencją. Potem to poprawiamy i poprawiając to na kartce, poprawiamy to w mózgu, a jak poprawiamy, dlatego neuro, a jak poprawiamy w mózgu, to poprawiamy i w przestrzeni, bo poważna zasada alchemiczna mówi, jako w niebie, tak i na ziemi, więc jak coś poprawimy, działa to w dwie strony, na ziemi, to również poprawimy w niebie. Dlatego ta neurografika, myślę, że nam się przyda. Ja Wam pokażę, jak to zrobić. Jako, że luty na tym kanale jest miesiącem miłości, więc będziemy sobie robić sprawy miłosne. Słuchajcie, poprawiać sobie sprawy miłosne i emocjonalne. Więc super. Zajmiemy się właśnie uzdrawianiem poprzez sztukę. Dam Wam narzędzie, pokażę. Pytanie, czy można zrobić tylko w ołówku? Można zrobić tylko w ołówku. Najbardziej do tego jest potrzebny gruby marker
czarny, a potem wedle uznania, czy kolory, czy szarości. Wedle uznania. Gruby marker czarny i najlepiej papier dosyć gruby akwarelowy, co by się te nasze dzikie... Znaczy akwarelowy nie jest wymóg, umówmy się, możecie zrobić na kartce w kratkę, też zadziała. Ale chodzi o to, żeby gruby marker czarny, bo tu będziemy poprawiać swoje neurony, a jak zapalimy świecę i zadziałamy z intencją, to jest to czynność czysto magiczna. I łączą się trzy rzeczy, które uwielbiam. Psychologia, magia i dudlowanie, działanie długopisikiem. Po prostu metoda rewelacyjna, metoda bardzo fajna. Poopowiadam Wam trochę, pomalujemy sobie. To będzie kolejny piątek, więc w ten piątek pogadamy o miłości, a potem uzdrawiać miłość będziemy. No i słuchajcie, jako że jutro mamy już luty, rozpoczynamy dekret na miłość. Dekret na miłość znajduje się w... gdzie się znajduje? Jest oczywiste, że na Szkole Magii Tarota Wróżki Anny. Być może już znajduje się w mojej księdze, w którą prowadzę dla nas, a być może się nie znajduje, bo to już nie było. Zdążyłam, o, Imbolc mam już na pewno, zaraz też o tym powiem. Jest dekret na miłość. Słuchajcie, nie jest to długie, umówmy się. Jak działamy z dekretami? Minimum 21 dni my sobie podziałamy przez całe luty. Soboty i niedziele, gdyby nie było programu, są w Waszej gestii. Musicie tego pilnować. Bez przerwania codziennie będę na kanale o 21 czytała dekret. Przygotujcie jedną dużą świecę. Ja tutaj pokażę groszki, ale taka świeca słupkowa może być dobra. Lokowanie produktu. Zapalamy, odczytujemy, gasimy. Zapalamy, odczytujemy, gasimy. Ostatniego lutego zapalimy, odczytamy, spalimy do końca. Dekret na miłość możecie sobie wydrukować, jak gdyby nie było internetu, czyli nie będzie wróżki w ten czas. Jak nie ma internetu albo światła, albo coś tam, a bywa różnie z tymi wichurami, to wróżki w ten czas nie ma. Więc warto sobie wtedy o tej 21 zgodnie z egregorem zapalić świecę, odczytać. Pamiętajcie, że 21 jest naszą godziną na tym kanale. O 21 zazwyczaj zaczynamy wszelkie działania. To, że ja z wieczorem z wróżką wejdę wcześniej czy później, znaczy później nie mogę, bo 21 wcześniej, to jest ten, ale o 21 zaczynamy każde działania. Pogadanki, rytuały, tego typu rzeczy, więc pilnujmy tej naszej 21 jako takiego egregoru jednorożców i kanału. Także dekret na miłość zaczynamy. Myślę, że jesteście zadowoleni. Styczeń był wypoczynkowy. Nie czyniliśmy w zasadzie magicznie, ale ja odpoczęłam mentalnie w tak jakoś bardzo fajnie odpoczęłam. I 1000 pomysłów na luty się zrodziło. Także słuchajcie, nawet te pogadanki się w styczniu zrodziły. Czyli piątki będziemy sobie mieli pogadankowe. Oczywiście pewnie nie zawsze, ale będę się starała coś tam przygotować, coś podziałać, coś pod jakimś kątem. Jak nie pogadanka, to może zrobimy jakiego ryta. Coś będziemy wykorzystywać w te piątki, także kajecik w piątki na czerwono tam zaznaczyć. Także na pewno tak. Widzę, że mam jedne urodziny, ja jeszcze do Księgi Cieni wrócę. Tylko nie widzę czyje. Dorota, wyłapałaś? Nie. Nie. Za pozwoleniem tam coś było i były urodziny. I jak ruszy ten czat, wiecie, to mam... Dobrze, za zgodą dla Dorot. Dobra, mam to. Za zgodą dla Dorot. 6 to nam się łapie? Łapie nam się chyba. 6 jest w niedzielę. Także. Łapie nam się. Na ostatni moment do kalendarza zajrzeć. Także tak. Zaraz będą dalsze ogłoszenia, słuchajcie, bo trochę tego jest. Trochę tego jest. Dobrze. Za zgodą dla Dorot. Głowa. No, w sprawiedliwości, czyli tak. Rzeczowa ocena zaistniałych sytuacji bez panikowania, lęków, stresu i nadmiernej radości z cieszenia się czegoś, czego jeszcze nie ma. Równowaga. To przede wszystkim i tak pracująca głowa będzie na super funkcjonowanie na życie. Jeżeli chodzi o serducho, chłodne rządy rozumu, a z mieczy, czyli tak naprawdę to wszystko, co jest pomysłem, koncepcją, powinno wychodzić z tego, co lubię i chcę, a nie co muszę. I wtedy będzie super realizowane. A w działaniu wyjście z dziesiątki miecz, czyli odsunięcie się od ludzi, którzy ciągle coś wymagają, a nigdy nie chwalą. Odsunięcie się od tych wszystkich, którzy ciągle trykają, a nie mają nic ważnego do powiedzenia. Nauczenie się, że nieważne co mówią, ale kto mówi i wtedy można się zacząć przejmować, jak ktoś jest autorytetem, a nie zwykłą
pindą, która z zazdrości potrafi wbić nóż w plecy, oraz technicznie oczyszczanie swojej osoby w tym roku i wzmacnianie, chociażby w błogosławieństwie tygodnia, po to, żeby pięknie energetyka przepływała. I pamiętajcie o tych błogosławieństwach tygodnia, bo ja rozumiem, że coś, ale wiecie, że to są takie wymówki jak z ćwiczeniami, takie wymówki jak, nie wiem, od jutra będę coś tam. Prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma. Dobrze się w życiu dzieje, nawet jak się źle dzieje, to się okazuje, że się dobrze dzieje, w momencie, kiedy robimy coś energetycznego, a nie tylko patrzymy, żeby się zadziało. Ja rozumiem, że te osoby, które gdzieś tam nie biorą udziału w błogosławieństwie tygodnia, to mają już taką moc, siłę i potęgę, że pomyślą i mają moc sprawczą, bo inaczej to musimy się trochę narobić, no, tych świec pozapalać, także, a wspólnie lepiej, słuchajcie. Dobrze, także urodziny, jakby ktoś miał urodziny do 6, to tak. Słuchajcie, no i mamy jutro, o 21 mamy Nów i mamy Imbolc, z tym, że no Imbolc jest jakby pierwszego, drugiego, bo te święta, one nie to, że tyle, że są ruchome, co mogą być celebrowane w 3 dni i myślę, że my sobie je tak podzielimy, że jutro zrobimy Nów, tutaj rytuał zdrowotny mi się akurat otworzył, że jutro zrobimy Nów, ale również mam przygotowany dla nas Imbolc, który będziemy robić o 21 w środę. Dostęp wolny, dostęp z kanału, nastawić sobie dzwonki i budziki i być z nami, bo będzie potrzebne 7 świec, słuchajcie. Ja zapewne wykorzystam 7 podgrzewaczy w moich magicznych 7 podgrzewaczowych tych. Słowo? Świecznikach. O to mi szło. Będziemy witać Bridget. Otworzymy krąg. Rozpalimy ognie. Tu jest cały rytuał rozpisany. Oczywiście bez jakby wezwań. Także mamy tutaj na 7 świec regułkę magiczną. Będziemy przyzywać światło. Będziemy robić magiczne działania do wyboru albo wszystkie jak chcecie. Ponieważ możecie zrobić lampion. Ja sobie nawet zeżarłam, słuchajcie, jogurt, sereczek, jogurcik ze szklanego opakowanka, co by mieć na zrobienie lampionu. Będę robić lampion. Tego nie zrobię, bo to jestem w stanie zrobić, wiecie, w trakcie programu, żeby też nie trwał 300 godzin. Także możemy robić lampiony dla Bridget. Super. Ja zrobię ten lampion z tego względu, że będziemy robić jeszcze w możliwościach, wam poopowiadam. Słuchajcie, ja już zrobiłam, jeszcze nie konsekrowałam, ale no, chciałam, żeby to u mnie na ołtarzu wyglądało. Zrobiłam łóżko dla Bridget. Z bardzo prostej metody, jak ktoś ma nasze pentagramowe pudełka z zamówieniem, to jest właśnie pentagramowe pudełko do zamówień. Poczekajcie, wyciągnę środek. Tutaj widzowie z YouTube'a nie widzą, więc się trochę odsunę. Ja sobie nalepiłam, obnizałam se sznurkiem w niezbyt dokładny sposób. Wzięłam sobie, nanizałam pentagram, w środek wstawiłam sobie triskietę, to jeszcze jest też, co będziemy robić, włożyłam sobie kawałek kołderki i tym sposobem przygotowałam sobie łóżko dla Bridget, przy którym będzie się palił ten lampion z tą świecą przez całą noc. No dobra, będę musiała wymienić świecę, bo tam się zmieści tylko podgrzewacz, za mały słoiczek. Właśnie teraz to przemyślałam. No nieważne, ale przez całą noc zaprosimy Bridget do domu. Czyli co zaprosimy? Światłość, jasność, ochronę. Lampion robimy, świecę będziemy konsekrować i namaszczać. W środku sobie jeszcze wykleiłam jakimiś drobnymi naklejkami, co by nadać efektu. I to jest łóżko dla Bridget. Bridget jako ofiara bardzo lubi kwiaty, więc znalazłam sobie 2 kwiaty i sobie będą te kwiaty. Można będzie zrobić, słuchajcie, różdżkę. Ja wam to wszystko będę pokazywała. Ja użyłam bardzo prostej metody na ołówek. Prosta metoda na ołówek. Różdżka miała mi się zmieścić po prostu, symbol faliczny, męski. Miała mi się zmieścić ten. Ja sobie może ją jeszcze jakoś coś obkleję, coś poszukam. To będziemy, pamiętajcie, sobie działać w środę. We wtorek mamy Nów. We środę będziemy działać. Będziemy robić różdżkę faliczną. Możecie już się przygotować i tylko na wykończenie takie rytualne, typu właśnie tak jak ja, to coś na sobie wykleję. No i będziemy robić lalkę, no Brygidę będziemy robić. To jest ta najprostsza metoda. Aha,
pentagram zleciał, bo jej położyłam. To jest ta najprostsza metoda. W jedną stronę, w drugą stronę rączki, przyszczypane. Włoski mi się udało fajnie zrobić, bo są zrobione z przedziałkiem te warkocze, słuchajcie. Te lalki mogą mieć oczy, uszy, może jeszcze coś do niej dodam, może niekoniecznie. Tu rozcięłam dół, zrobiła się ala sukienka. Z tyłu dużo wstążek, bo lubię. I tak, tutaj jest pytanie, co później z tym zrobić. Ja zazwyczaj takie rzeczy trzymam sobie w ołtarzowni, natomiast rok później mogą być w ołtarzowni. Już mówię, co to jest ołtarzownia, to jest szuflada pod ołtarzem. Rok później mogą być powierzone żywiołom, czyli zakopane, bo ja bym nie spalała, nie mogłabym palić. Bardzo by mi się to ze stosem kojarzyło, nie o to w życiu chodzi. To złe skojarzenie, widocznie trauma z przeszłości, ach. Natomiast zakopać. Natomiast ja zazwyczaj mam takie rzeczy dłużej ze względu na to, że czy do zdjęć, czy do pokazów, czy do kursów, to mi się po prostu takie rzeczy przydają. Gdzie to trzymać? Dlatego ja mam naćkane. Dlatego mam naćkane, bo wszędzie wszystko trzymam. No i wymyśliłam sobie, że właśnie kwiotek będzie poduszką. Bridget, proszę. I potem co robimy? Żeńską zasadę i męską zasadę wkładamy w jedno łóżeczko. Co by płodność w naszym życiu nastąpiła? O, co to za sznurek? Sznurek konopny, snopowiązałkowy. Zwykły za 5 zł z Chińczyka. Sznurek pakowy. Nie, to nie wiem. A czy to jest, konopny jest napisane. Bardzo naturalny materiał i na ołówku. Także naprawdę za 5 zł. Jak nie macie, to można włóczką, no z włóczki się takie rzeczy robiło. Ja zrobiłam ze sznurka, bo tak Tak mi podpasował. Także będziemy takie rzeczy robić w Imbolc w środę. Wtorek, nów. Można się jeszcze zapisać, koszt 22 zł. Imbolc, darmożka na kanale 21. Siedzimy i działamy. Nie wiem, kiedy ja się wyrobię z mailami w tym tygodniu w takim razie, bo tyle mamy działań. Nów we wtorek, Imbolc w środę, w czwartek zdrowotny, w piątek pogadanka. Kiedy robimy tą laleczkę? W Imbolc, czyli... My robimy jako grupa, my robimy w Gromnicznej Generalnie drugiego w środę na kanale. Co prawda, tak jak mówię, Imbolc zaczyna się we wtorek pierwszego, uczcimy go nowiem, też spoko, a potem wszystko robimy, przygotować świece. I a propos Imbolku jeszcze, słuchajcie, jeszcze są dostępne świece Imbolc, jeżeli chcecie świece ode mnie, a nie zrobioną przez siebie, w sensie konsekrowaną przez siebie, są dostępne w bardzo drogiej cenie, tak, dlatego, że ja też nie jestem, wiecie, supermarketem typu byle tylko sprzedać, nie, ja nie muszę. Tak naprawdę, jeżeli ja nie sprzedam świecy Imbolc, to ja ją sama wykorzystam, więc to zupełnie nie jest problem, jest ograniczona liczba. Czekajcie, bo mi się wszystko poplątało pod spodem w ogóle, w dramatyczny sposób. Nogi mi się, długie nogi i potem będę siedziała jak ta. Wiecie kto. No, także są do zakupienia te świece imbolkowe, które będą konsekrowane w Imbolc właśnie. Tam nad nimi praca będzie wrzała, tylko będą wysyłane po Imbolcu, no bo to musi być po konsekracji. Czyli przypuszczam, że w przyszłym tygodniu. Taka świeca jest świecą ochronną dla domu, taka świeca jest świecą wzmacniającą energię domu. Możecie sobie oczywiście, jak to ja zawsze mówię, dla każdego coś dobrego. Możecie sobie zrobić za darmożkę z nami, a możecie ode mnie kupić. To wiecie, ja się śmieję, że ja też, nie wiem, zakupiłam notesy u pani swojego czasu ze względu na to, że może było 1000 innych i 1000 fajniejszych, ale rodzaj, bo lubię. Dokładnie tak. Ogólnodostępne będzie na YouTubie. Wszystko oprócz zdrowotnego, który jest z linku na szkole. No. Także tak, to są Imbolki. Imbolki, art terapie, pogadanki. Chiński i jeszcze. Rok, ktoś pytał o chiński rok. Chiński rok. My na chiński rok. Znaczy, ja wam przy tym Imbolku trochę powiem a propos, bo celebracja chińskiego roku nie leży w mojej estetyce, się na tym nie znam. O tyle się znam, o ile coś poczytam, coś zobaczę. I oczywiście jakieś tam remedium pod tytułem remedium, wiadomo, to gdzieś tam wiecie w tej magii coś tam sobie urzeźbić, wykleić, owszem, ale się nie znam na tym, w ogóle się nie znam na tym. Są umysły tęgie, które się na tym znają, ale my będziemy celebrować tak naprawdę i tak rozpoczęcie roku, tylko pod trochę innym kątem, imbolkowe, tak zwyczajnie. Więc tak, natomiast...
chiński rok to wam jeszcze przy imbolku poopowiadam, bo zapomniałam przy pogadance teraz ostatniej. Przypomnijcie mi o czerwonych kopertach. A propos chińskiego roku, żebym wam opowiedziała, przy imbolku wam opowiem. To jest bardzo fajny zwyczaj i mniej więcej w nowy rok, przy nowym roku można zrobić. Lilianna mówi, że nie można ten zdrowotny trafić, bo ten zdrowotny jest z linku na szkole na Facebooku i trzeba wchodzić na link i to nie jest kwestia trafu, tylko to jest kwestia przypilnowania. Nie zdarzyło mi się go jeszcze nie zrobić. Zapowiadam, że ja mogę nie mieć światła czy internetu, że to, wiecie, to siła wyższa. Wtedy się przerzuci trudno. Ale to nie właśnie, to jest kwestia organizacji. Zapiszę i pilnuję i nie trafiam. To nie jest kwestia przypadku. Tak samo jak programy o 21 nie są kwestią przypadku typu o, nie było dzwoneczka. Mów wam normalnie, od 5 lat o 21 zazwyczaj zaczyna się program. No naprawdę potrzebny jest do tego dzwoneczek. Chcę wejść, wiem, że 21. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wiśniewska to właśnie jakieś bzdury opowiada. 21 albo robimy coś ważnego. Także tak. Chciałam wam również powiedzieć, byście się przygotowali, jeszcze nie mamy terminu, wydrukowany mail od naszej Agaty. Słuchajcie. Kolejne spotkanie motankowe. Chciałabym zaproponować lalkę męską Spirydona. Tym razem w czasie najintensywniejszej uwagi uczestniczek, aby dziewczyny zobaczyły, jak się robi lalki z nogami i atrybutami męskimi, czyli cojones i spodnie. Jest to bardzo silna lalka, przynosi zmiany o 180 stopni. Także dla odważnych, ale z pozytywnymi rezultatami. Jest to lalka również dla kierowców. Dobrze, a i to jest do ich zrobienia potrzebne będą sznurki i patyczki. Opowiem o innych obrzędowych lalkach na stół wielkanocny przy okazji. Chciałam zaproponować też zrobienie worka ze szczęściem, który składa się z worka i tylu motanek, ile chcemy w nim zmieścić. Pokażę, jak się je robi, bo to ciekawa technika zwijania. Zrobię jedną, potem my będziemy sobie wić, ile sobie chcemy do tego worka dołożyć. I to jest właśnie to. Natomiast bonus dla wisienek w niedzielę. Bonus dla wisienek, bo to by spotkanie było w którąś jakąś tam sobotę. To Agata nam tylko powie termin. My na razie nic nie mamy, jak gdyby tam, wiecie, odpukać. Agata nam tylko powie termin i będziemy działać. Natomiast w niedzielę dla wisienek będziemy robić tygryska. No. Także dla wisienek będzie coś takiego. To jest całodniowy kurs. Zazwyczaj się odbywają te kursy w sobotę. Koszt jest 250 zł. I jeżeli ktoś chce się zapisać, to piszcie na maila hrabinakursy@gmail.com. Tam Dorota ogarnie, bo to jakby w tytule motanka, Agata, to tak. Dokładnie tak. Bo inaczej wezmę. Można już się. Inaczej na Tarota. Na Tarota już nie ma zapisów, chciałam powiedzieć. No wiem. Ostatni dzień dzisiaj. Natomiast Dorota ogarnie, poda wam numer konta, bo jakby to nie jest moja działka finansowania, więc trzeba to ku osobnościom, żeby nie pomylić. Żeby nie pomylić. O. Coś Dorota, Agata mówi, że w załączniku dała. Jest coś. Propozycja. A spoko. Dobra, jest załącznik. Ja mam tu załącznik tak tylko. Dobra, czyli słuchajcie, możecie się psychicznie przygotowywać, zapisywać i po prostu będziemy działać. Co tam w załączniku? A, jest cały opis. Termin. Który termin? No to już mam termin. Który marca? 19. 19 marca. O, no to już mamy zaklepane, bo tak jak mówię, my nic nie mamy. Także 19 marca jest terminem. Czyli będzie cojones, Spiridion, lalka zmieniająca rzeczywistość plus dla kierowców. Będą pokazane, jak się robi worki ze szczęściem. Kto był na kursach Agaty, wie, że ona 7 godzin gada o lalkach różnych. Ja nic już z tego prawie nie pamiętam, tylko wrażenie rewelacyjne. A to słuchajcie, przed Wielkanocą to jest, tak? Czyli te wielkanocne, bo ona nam będzie opowiadała o wszystkim. W ogóle padają pytania, wszystko. Agata na temat lalek wie wszystko. Ja jęczę z tyłu za fotelem, mnie nie widać, bo ja tam zazwyczaj siedzę, motam i jęczę, że nic nie mogę zrobić, a potem coś wychodzi. Także tak. Także tak, takie będzie tutaj. Zdrowotny czwartek, 20,
godzina, nie, 21. 21. Nie przesuwamy, ja najwyżej przesunę wieczór z wróżką. Nie, wieczór z wróżką nie jest najważniejszym czynieniem, działaniem, choć jest bardzo ważny, bo jakby z tego żyję. Ale wiem, że są rzeczy ważne i jeszcze bardziej ważne. Także tak, to jest to. Także możecie się przygotować, dzisiaj dużo ogłoszeń. Jeszcze jest dostępny rytuał pudełkowy, walentynkowy, ale myślę, że jutro już go zamykamy, szczególnie dla osób z zagranicy. Zagranicy to już na pewno. Bo do Polski to jeszcze w ciągu tygodnia 3 dni furgonetka dostarczy, bo to jest szybka sieć, to jest szybko. To dostarczy na pewno, natomiast zagranica to już nie ma co polować, więc jeżeli ktoś z zagranicy chce kupić jeszcze rytuał pudełkowy walentynkowy, to ma jeszcze dzisiaj. Parę niesień kosztów został. Ciup, ciup, ciup. Aż idzie spojrzy. Nie wiem, czy ty zobaczysz takie maleńkie. Widzę. Jednocyfrowa cyfereczka. Jednocyfrowa cyfereczka. Więc zagranica raczej teraz. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to gdyby jeszcze były, to będą. I walentynkowy to będę przypominać, w walentynki działamy. Skupiamy się w maju. W maju pewnie też. Skupiamy się na miłości. Dekret miłosny. Rytuał pudełkowy walentynkowy. Imbolc przy okazji. Pogadanka o miłości ezoterycznej. Właśnie to neurografika, która ma nam w mózgu, a co za tym idzie i poza mózgiem, struktury pozmieniać. A propos miłości. Słuchajcie, żeby nam się dobrze działo, to jest i dla tych, co mają związek, i dla tych, co nie mają związku. Tam się ma pozmieniać matryca na lepsze. Będziemy ją naprawiać i ulepszać. Także ten. I patrzę, czy jeszcze coś. Imbolc powiedziałam. Dekret powiedziałam. Zdrowotny powiedziałam. Układ premium, którego jeszcze nie wymyśliłam. Ale już od jutra, od lutego, można o niego pytać. On będzie na miłość. Jeszcze go nie wydumałam. Jak nie wydumam i nie przyjdzie do mnie, to wezmę stary, którego nie pamiętam, przyjdzie. Ale chciałabym wydumać coś takiego fajnego, więc masz od jutra można. Taką ekstra fazę, że mam. Ja tylko słyszę, jak ten długopis furczy po tym papierze. Tak jest. Ja już wczoraj poszłam na cały dzień, żeby dać spokój i przyszłam ja i jeszcze pisała. A ja zrobiłam dużo rzeczy. Tak było. Dobrze. Kurs na tarota, dzisiaj, ostatni dzień, jeżeli ktoś chce, za styczeń i za luty, i postanowiłam, obserwując, jak to jest, zamknąć zapisy. Jeżeli skończę ten kurs, być może go udostępnię za grube miliony, zobaczę. A może zrobię od początku. Ale dlaczego? Żeby nie motać, przyjmować do grupy, nie przyjmować do grupy, ten ma taki link, ten nie ma taki, po prostu będziemy szli wszyscy równo. Więc jest ostatni dzień na zapis na kurs tarotowy. I zamykam o 24 zapisy. Kompletnie już nie wracam do tematu, typu zapomniałam, żeby nie było. Koniec. Amen. Amen w pacierzu. Bridget, Nów, Agata. Wszystko powiedziałam. Dużo tego było, co? Dobrze. Dużo tego było. Dzieje się. Czyli produkt tygodnia, świeca Imbolc i jeszcze resztki. Żałosne resztki. Last but not least. Rytuału pudełkowego. Daga się pyta, czy motanki normalne też będą. Motanek normalnych na razie nie będzie, to znaczy to są normalne motanki, ale nie będzie takich stricte tylko żadanic, tylko my tu się rozwijamy. O żadanicach to już wszyscy wszystko wie, to znaczy nie wszyscy i nie wszystko. I można je sobie samemu robić i robiliśmy i na kanale i w ogóle różnie, natomiast kto robił Spiridona? Ha. Ja nie. Agata, tak, i nas nauczy. Te właśnie te koszyczkowe laleczki widziałam, bardzo fajne życzeniówki takie są, ale to wiecie, to jest ogarnięcie tego samego motania, tego mentalu, tej zmiany energetyki ręcznie, więc psychicznie się możecie przygotować. Dobra. To by było na tyle. Ja Wam życzę przemiłego tygodnia. Liczcie na moją kreatywność. Bądźcie na działaniach po prostu. Kajeciki powinny mieć na czerwono zapisane przypomnienia w telefonie ustawione, żeby były. Ja buziakuję widzów YouTube'ka. Zaraz ten film na YouTube'ku będzie, także ja się tutaj wylogowuję. Poczekajcie, pożegnanie. Pi, pi, pi. Tu jesteście. Szukam kamery, nie?